Porozumienie zawarte między Koalicją Obywatelską a Wspólnotą Samorządową to efekt rozmów, jakie były prowadzone po wyborach 7 kwietnia. Przypomnijmy, Koalicja Obywatelska wprowadziła do Rady Powiatu 8 kandydatów, Wspólnota 4. Współpraca nasza jako Platformy Obywatelskiej i Lewicy od wielu lat układa się bardzo dobrze, czego świadkiem jesteśmy to, że 5 lat temu pani prezydent podpisała właśnie list, w którym porozumienie z Lewicą, z Jackiem Kusiem, który rzeczywiście sprawdził się. Dlatego na tej bazie od kilku dni prowadziliśmy rozmowę, właściwie od wielu tygodni prowadziliśmy, ale te rozmowy nasze po wyborach 7 kwietnia możemy powiedzieć, że zakończyły się naszym sukcesem i to porozumienie zostało podpisane 3 dni temu. Zarówno przeze mnie, jak i przez Jacka Kusia oraz przez wszystkich naszych radnych, a mianowicie 8 radnych powiatu kołobrzeskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz 4 radnych Lewicy, przepraszam, Wspólnoty Samorządowej, gdzie przewodniczącym jest Jacek Kuś. Umowa koalicyjna pomiędzy Koalicją Obywatelską a Wspólnotą Samorządową mówi m.in. o tym, jak będzie wyglądał zarząd powiatu i w jakich proporcjach będzie sprawowana władza. Ja dziękuję swoim partnerom tutaj za te kilka dni owocnych rozmów. Mam nadzieję, że sesja, która odbędzie się najprawdopodobniej 6 maja, bo tutaj, szanowni państwo, trzeba powiedzieć z dużą pokorą, że tak naprawdę to radni w tajnym głosowaniu podejmą decyzję, jak ten zarząd będzie wyglądał. My to porozumienie, które mamy między sobą, mamy podpisane między sobą, między naszymi radnymi, podpisali się wszyscy nasi radni i to jest taki akt polityczny, który musiał być zrealizowany. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za te owocne rozmowy. Te najważniejsze założenia programowe, które przyjęliśmy na tą kadencję, mam nadzieję, że będą zrealizowane również dzięki pani pomocy, bo i środki z Urzędu Marszałkowskiego i środki, które będą płynęły do powiatu od wojewody, ale również z kręgów ministerialnych, tutaj możemy mieć to wsparcie i o to chodzi. Musimy być skuteczni i to jest cel nadrzędny. Już myślimy o tym, że za 5 lat rozliczą nas z tego mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego i to jest najbardziej dopingujące na przyszłość. Dziękuję bardzo. Ci, którzy będą stali na czele powiatu, muszą być partnerami dla wszystkich wójtów, dla wszystkich mieszkańców gmin w naszym powiecie, mówiła podczas konferencji Anna Bańkowska. Żeby czuli się partnerami, a nie byli traktowani przedmiotowo. Więc nasze rozmowy biegły również ku temu, że właściwie pierwsze tygodnie będą poświęcone na to, aby rozpoczynać rozmowy w terenie razem z naszymi wójtami, chociaż oczywiście jeszcze w kilku gminach mamy sytuację, gdzie będzie druga tura 21 kwietnia, już za kilka dni. Więc od tego zaczynamy, od tego będzie ta praca właśnie, to będzie początek tej pracy. Już wiemy od różnych instytucji podległych starostwu, że również pracownicy chcą się spotkać z nowym starostą, z nowym zarządem, aby wskazać, podać nowe wskazówki, podać nowe jakieś przykłady rozwiązań na to, aby te instytucje lepiej funkcjonowały, aby poprawić jakość pracy w danych instytucjach podległych starostwu powiatowemu. W porozumieniu zdecydowano o wprowadzeniu funkcji starosty rotacyjnego, czyli przez pierwsze 2,5 roku miałby ją sprawować kandydat wyznaczony przez Koalicję Obywatelską. Tu, jak poinformowano, miałby być to Mirosław Tysikowski, a po tym okresie stanowisko na kolejne 2,5 roku miałby objąć członek Wspólnoty Samorządowej. Tu wskazano Jacka Kusia. Uzyskaliśmy też w naszym porozumieniu zapewnienie, że wszyscy radni muszą to podpisać i tak też się stało. I tu może niefortunnie użyłem słowa muszą, podpiszą. I tak też się stało, radni podpisali i uznajemy tutaj zarówno z panią Anią Bańkowską, Jackiem Kusiem, że jest to porozumienie wiążące, honorowe, a jednocześnie wskazujące, że ta współpraca nasza dla dobra
mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, dla dobrego zarządzania powiatem kołobrzeskim będzie kontynuowana na podstawie tak podpisanego porozumienia. Kolejnym elementem tego porozumienia jest to, że uznaliśmy, że na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu wspólnota samorządowa wskaże swojego kandydata i będzie on pełnił tę funkcję przez całą kadencję. Dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu wskaże Koalicja Obywatelska i również przez całą kadencję. Oprócz starosty, łamanego przez wicestarostę, Koalicja Obywatelska wskaże kandydata na etatowego członka zarządu, na nieetatowego członka zarządu, natomiast wspólnota samorządowa wskaże kandydata na wicestarostę, następnie starostę oraz nieetatowego członka zarządu. Co do podziału miejsc w komisjach i tak dalej, to będą współdecydowali wszyscy radni z poszanowaniem również dla pozostałych klubów funkcjonujących w Radzie. Mam tu na myśli klub Twojego Powiatu, jak również klub Prawa i Sprawiedliwości. Ale o tym, jak się wszystko rozstrzygnie, dowiemy się najprawdopodobniej 6 maja podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Powiatu.